Witajcie. Dziś przychodzę do Was z pysznym deserem, deserem na jogurcie, więc niskokalorycznym. Jest to taka uproszczona wersja Panna Cotty, albo po prostu inspiracja Panna Cottą, tylko w zdecydowanie chudszej wersji. Jest to deser, który wiele osób może spersonalizować, zrobić uwzględniając własne preferencje. I już Wam mówię, co będziemy do niego potrzebowali. Mam tutaj szklankę mleka, szklankę jogurtu greckiego, może być to również jogurt naturalny, 1,5 łyżki żelatyny, i tutaj cukier wanilinowy, ale może być to cukier z prawdziwą wanilią lub laska wanilii, ewentualnie też pasta waniliowa. My dzisiaj mamy cukier wanilinowy, więc dodamy to. Jest tutaj łyżka cukru wanilinowego oraz miód do osłodzenia naszego deseru. Ja tutaj mam przygotowane takie 2 łyżki. Będziemy dodawać po jednej i ewentualnie dosładzać. Deser jest szybki, także już zaczynam. Na początek przeleję około 2-3 łyżek mleka do miseczki z żelatyną i wstępnie ją tutaj rozpuszczę, tak żeby zmiękła, a następnie gotujemy mleko. Do mleka dosypuję 1 łyżkę cukru wanilinowego. Jeżeli macie laskę wanilii, to wy opróżniacie ją z nasionek i tutaj gotujecie. Rozpuszczamy cukier i zagotowujemy. Ok, mleko się zagotowało. Wyłączamy gaz. I dodajemy namoczonej wcześniej żelatyny. I dokładnie rozpuszczamy. Zajmie to pewnie za 2-3 minutki. Ja myślę, że mi już się wszystko rozpuściło. Teraz mleko studzimy do temperatury pokojowej. Ok, mleko nie może być gorące, żeby jogurt się nie ściął. Moje już jest ok. Dodaję teraz taką większą łyżeczkę miodu. Rozpuszczam ją w mleku. I za chwilę spróbuję, czy na słodkość jest odpowiednie. No i spróbujmy. No, ponieważ jeszcze dodamy tutaj szklankę jogurtu. Teraz jest ok, ale jeszcze troszkę dosłodzę. I rozpuszczam. Teraz dodajemy szklanę jogurtu. Ja mam tutaj jogurt grecki. I mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji. I ok. Konsystencja odpowiednia. Jeszcze tutaj próbuję, już z jogurtem. Pycha. Z tych proporcji wyjdą nam 4 porcje deseru. Ja czasami na spód takiej miseczki, bo dzisiaj przygotowałam sobie 2 większe miseczki i 2 mniejsze, wkładam łyżeczkę miodu. Ona fajnie później się rozpuszcza i oblewa deser po wyciągnięciu. Przelewamy do misek. Panna Cotta sprawdzi się również idealnie do naszego sosu truskawkowego. Podlinkuję Wam. Mamy już na kanale taki z miętowym twistem, super. I na przykład z musem mango i mięty. Jeżeli szukacie właśnie fit deseru, to również Wam tutaj zostawię odnośnik do naszego deseru chia z musem mango. I gotowe. Teraz miseczki wkładamy do lodówki, do stężenia. I deser całkowicie stężał. U nas dzisiaj zabrało to niespełna 1,5 godziny. Zobaczcie. Wszystko z porządku. Teraz największym szkopułem jest wyciągnąć taki deser na talerzyk. Więc polecam zanurzyć miseczkę na parę sekund w gorącej wodzie. Ta wierzchnia warstwa powinna się trochę odkleić od miseczki. I przełożymy ją na talerz. Ja przygotowałam do tego mus mango i mięty. To nic innego jak zblendować dojrzałe mango z miętą. Nie trzeba tutaj cukru, jeżeli mango jest naprawdę dojrzałe, to wystarczy słodyczy. Dobrze, ja myślę, że już będzie gotowa. Sprawdzamy to w ten sposób, czy Panna Cotta się przesuwa. Ok, myślę, że będzie dobre. Teraz cały szkopuł, żeby ładnie to przełożyć na talerzyk. Ok, voilà. Udekoruję to jeszcze listkiem mięty. I nasza light Panna Cotta gotowa. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał. Pamiętajcie, że przepis na mousse mango zostawiam Wam w opisie filmu. Jeżeli Wam się podobał film, zostawcie komentarz, łapkę w górę.